Ciekawostki dotyczące poziomu Luai Island. Hunter posiada ten sam kostium do nurkowania ze Spyro 2 z poziomu Aquaria Towers. Jedna z ważek ma na imię Homer i jest to nawiązanie do popularnej kreskówki o nazwie Simpsonowie. Jak słuchacie się w soundtrack, to możecie usłyszeć bardzo podobne instrumenty, jakie zostały użyte w soundtracku ze SpongeBoba. Klucz do poziomu Monkey Monastery pierwotnie miał znajdować się w tym poziomie. Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Spokojnie, ja jeszcze jestem zdrowy psychicznie, to jest po prostu taka gierka. Na zasadzie, że już na samym początku tańczę, bo ja wiem, że wracam do gry, do której wracać nie chciałem. Witam was bardzo serdecznie w kolejnej sesji Zagrajmy w Spyro Enter the Dragonfly. Kontynuujemy dalej sobie z poziomem pod nazwą, już muszę sobie zerknąć, bo aż zapomniałem. To jest Luai Island. Oj, przepraszam, pewnie i tak przekręciłem. Tu ogólnie była jedna waza, którą przypadkowo poza anteną zniszczyłem. Więc przepraszam za to najmocniej, ale no tak wyszło. I kontynuujemy sobie z tym poziomem. Nie skończyłem go poprzednim razem, ponieważ za długo by to trwało. Good thing you saved me. I swear I could hear the sausage grinder calling my name. No problem. Saving pigs on vacation is what I was born to do. No myślałem, że jakiegoś Dragonfly'a zdobędę, w sensie jakąś ważkę, tu dupa, panie Wacek, dupa, jak to się mówi. W każdym razie, no, będziemy starali się robić 100% oczywiście, że tak. Jeszcze pamiętajcie, że będę musiał do poprzedniego poziomu wrócić, bo tam wciąż brakuje mi tej jednej zasranej ważki. Jednej zasranej ważki. Nadal nagrywam to 2 listopada o godzinie tym razem 16:06. Potrzebowałem troszeczkę czasu na uspokojenie się, dojście do siebie, ponieważ psychicznie byłem wykończony tym, co dzisiaj miało miejsce. Takie to buty, proszę państwa. Dobrze zatem. Skoro mamy to ogarnięte, no to idziemy teraz tutaj. Wypadałoby wcześniej do góry pójść, ale jednak nie pójdę. Because of tak. Pójdę tędy. Oczywiście ja przechodzę po swojemu Enter the Dragonfly. Jak komuś się to nie podoba, no to przykro mi. Niestety musicie wtedy zmienić kanał na YouTubie, bo ja przechodzę po swojemu. Jeżeli komuś się to niestety nie podoba, no to ma definitywny problem ze sobą. Nie wiem, jestem dzisiaj odpalony, przepraszam najmocniej. Ja coś czuję, że chyba będę miał powtórkę z rozrywki z Ripto i Andre, którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli to ogląda odcinkowo, będzie mógł z tego zrobić kompilację Wszystkie kurwice pana Michała 2.0 lub 2 po prostu, part 2, wersja 2022. Jajebiks. Masakra, powiem wam szczerze, ja pierdziule. Masakra. No ale dobra, kontynuujemy dalej z poziomem, który uważam, że graficznie wygląda bardzo fajnie. Czy będzie dobrze chodził, to się okaże. Wydaje mi się, że nie będzie on dobrze chodził, że on będzie miał swoje problemy z klatkami na sekundę, a jak nie tylko z klatkami na sekundę, to jeszcze będzie miał problemy z inną rzeczą, z mechaniką, a dokładnie z klejnotami, które gdzieś tam pewnie będę po drodze gubił, bo jakbym nie gubił klejnotów, to byłoby inaczej, a jednak jest tak, jak jest. Nie ukrywam, że być może w przyszłym roku, ale to nie bierzcie tego jako pewnik, tylko bierzcie to z takim wielkim cudzysłowiem. Być może zabierzemy się za Spyro A Hero's Tale. No, zanim wyjdzie ten Spyro 4, to myślę, że do tego czasu skończę tymi grami, które obecnie są w kanonie. A potem to już, jak ogłoszą Spyro 4, to tylko będziemy czekali na Spyro 4. Ewentualnie dla przypomnienia sobie na szybkości ogramy Reignited Trilogy. I tyle. A jak nie, to najwyżej. Chociaż wątpię, że będę ogrywał, bo ileż można ogrywać Reignited Trilogy. Odcinkowo już zdążyłem zrobić całą trylogię.
Nie wiem, dlaczego tutaj tak mignęło. Ile mamy? ...465. Może będziemy mieli całość. Ale strasznie tu kamera skacze. Nie lubię czegoś takiego, bardzo nie lubię. Bardzo nie lubię. ...27 żyć, kurde. No ładnie, powiem wam szczerze, no ładnie. Sorki, że ja tak się przez chwilę nie odzywałem, ale trochę się skupiłem. Trochę się skupiłem, dlatego że tutaj no jednak... mamy do zbierania klejnoty i inne tego typu rzeczy. I musiałem zobaczyć, czy wszystko aby na pewno dobrze działa. W ogóle podoba mi się to, że tutaj są ci wrogowie ze Spyro 2. Z poziomu Idol Springs? Chyba tak, to był ten poziom chyba. Nie pamiętam, czy to był Colossus czy Idol Springs. Któryś z tych. Ale jaki to był dokładnie, teraz wam nie powiem, bo sam nie pamiętam. Ale chyba już będziemy mieli tutaj 600 tych klejnotów, co nie? Tak mi się wydaje. O, Dragonfly. Hey, it's Scuttlebutt. Scuttlebutt. Co to za imię jest? Nie wiem, śmieszne trochę te imiona są, nie będę tego ukrywał, ale to moje zdanie jest. Możecie uważać inaczej oczywiście, ale dla mnie to trochę takie... No nie wiem, ja nie słyszałem o takich imionach. Bo to też nie jest tak, że ja mam ograniczone jestem tylko do polskich imion, ale po prostu no nie słyszałem o takich imionach, dlatego to jest dla mnie trochę taka nowość. O, armata wystrzeliła i tam... rozpieprzyła ścianę, dokładnie tak, 28 życie, nice. I teraz lecimy w tę stronę. Przy okazji weźmiemy tutaj te... pociśniemy. Kurde, jak one się nazywały? To nie były bociany. One miały jakąś swoją nazwę. Nie pamiętam. Dobra. Otwieramy jeszcze tutaj te przejście. Hello, the gate's open. Huh? It is? Oh, well, what do you know? Look at that. Silly me. Thanks for saving me. Hey, it's Bill. Uratowaliśmy Dilla.
I teraz pytanie, tu będzie chyba exit. Co tu bankowo będzie exit? I tu mamy przejście. Lau Island. Lua. Luau Island. Luau Island. Dobra, mamy 3T. 3T. Ważki. Ogarnięte. Honey Marsh to jest właśnie ten poziom z tego, z Season of Ice. Który również się pojawił w Season of Ice w sensie. Czyli teraz zostaje nam tylko znalezienie pozostałych ważek. Mamy ich 7 do znalezienia. Ja pierniczę. No dobra. Ogarniemy to przecież. Ale to za chwilę. Dobra. Let's go. Zobaczmy, co tutaj będzie miało miejsce. Oczywiście loading screen, ale to pokaże, żeby była ta animacja, że te klejnoty lecą. No, i zobaczymy, co to za minigierka tu będzie. Jestem ciekaw w ogóle, gdzie są pozostałe te ważki. Są zawsze gdzieś pochowane. Trafiła kosa na kamień. Hello, Spyro. Unka! We Tiki getting ready for big Tiki Tourist Luau. Unga! We teach tourists how to play drums, tiki-di-tiki style. Tiki-tiki unga boom! Ho 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 tiki-tiki lolo. Come now, me Tiki see Spyro has want to play drums before tourists get in. Unka, go play. Unga, good, good, have fun. We Tiki will play, then Spyro plays same thing back. We take turns. Don't worry, we Tiki start small, so you learn one note at a time. Ooga! Pow! Ha 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 ha. Ready? Go! Trójkąt. To jest ta rytmiczna minigierka, dobra, kółko, kwadrat. Kółko, kwadrat, kółko. Kółko, kwadrat, kółko, kwadrat. Kółko, kwadrat, kółko, kwadrat. Kółko, kwadrat, kółko, kwadrat, trójkąt. Kółko, kwadrat, kółko, kwadrat, trójkąt. Kółko, kwadrat, kółko, kwadrat, trójkąt, kółko. Kółko, kwadrat, kółko, kwadrat, trójkąt, kółko. Super. Ogarnięte. Widzicie za pierwszym, znaczy powiedzmy za pierwszym razem. Spyro best drummer! Unga bunga hula ma'ale'e'a'a! And prize for Spyro! Hey, it's Taral! Spyro good drummer already, but are you big drumming champion? Let's find out!
Ciekawe, czy coś za to dostaniemy. Zobaczmy. Dostaniemy coś jeszcze za to? Czy nic? Spróbujmy. Kółko. 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 X. Kółko. X. Kółko. X. Kółko. Kółko. X. Kółko. Kółko. X. Kółko. Trójkąt. Kółko. X. Kółko. Trójkąt. Kółko. X. Kółko. Trójkąt. Kółko. Kółko. X. Kółko. Trójkąt. Kółko. X. Kółko. X. Kółko. Trójkąt. Kółko. X. Kółko. Kółko X, kółko, trójkąt, kółko X, kółko X. U kółko X, kółko, trójkąt, kółko X, kółko X, X. X, kółko, trójkąt, kółko, X, kółko, X, X. Elegancko. Spyro, that's wow! We think he knew you were a big jumping champion. Please take this for reward. O, następna nagroda, widzicie? Maverick. Maverick Hunter. Spyro, best drummer ever. I have no more dragonflies, but drumming fun. Play more. Nie, no nie będę grał, kurde, dla siebie. Ale widzicie, dwie ważki mamy już zebrane za tą minigierkę. Super, bardzo mi się to podoba. Znaczy sobie tutaj... Powiększę trochę. W razie co wiecie, co sobie zapiszę. 30 kurde Dragonflyów, no ładnie. Teraz patrzymy na Atlas, ile nam brakuje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Brakuje nam... No pięciu w sumie. No, do ogarnięcia. Ale najpierw schodzimy tutaj w dół. Patrzymy, co mamy jeszcze do ogarnięcia tu. I będziemy mogli kończyć poziom za niedługo. Wtedy zrobimy wielki powrót do tamtego poziomu i ja będę nadal szukał, kurde, tego Dragonflya jednego. A potem zaczniemy trochę poziomu z tym... Jakiegoś poziomu w ogólnie tym hubie. Albo ewentualnie zrobimy do końca 100% hubu i wtedy zabierzemy się za jakiś jeszcze z poziomów i standardowo dojdziemy do połowy i zakończymy sesję. Wiem, że dla niektórych może być to ciężkie, że to tak do połowy dochodzę, no ale z drugiej strony nie mam innego wyboru. Powiem wam tylko tyle. Znaczy, okej, dobra. Wybór mam jeszcze inny. Mogę równie dobrze przechodzić te poziomy, ale mówię to, te sesje by trwały po 3 godziny, a mi się trochę to nie widzi. Łap. Plato. To jeszcze 4 nam zostały. Właśnie nie sprawdzałem, ile nam klejnotów brakuje. 708 na 800, czyli 5 poziomów w ogóle nam zostało do końca gry. Wiem, że się powtarzam, bo już poprzednim razem też to mówiłem w poprzedniej sesji. Ale no, ładnie.
Jak tylko 5 poziomów nam zostało? Człowieku. Tam nie byłem jeszcze, widzicie? Tam nie byłem jeszcze, kurde. Tu jeszcze trzeba po drabince powchodzić. Tam są jeszcze klejnoty. Yeah. Ale że mu minął. Ładny tutaj kryształ jest swoją drogą. W sensie fajnie tak wbity on jest. I świeci sobie ładnie. No, ale tu nic nie ma już. Więc lecimy sobie tam. Dragonfly'a widzę. Kolejny Dragonfly. I życie. 29, kurde. Jesteśmy ładnie ustawieni. O! Hey, it's Daisy. Daisy? Gdzie jest Kaczor Donald? To jest dobre pytanie. Daisy tu uratowana, Kaczor Donald? No gdzie? No gdzie? No to 900 jest jednak do ten znalezienia klejnotów. No dobra, no to skoro tutaj mamy zrobione. Tu wyczyszczone. Tu nas nie było jeszcze, widzicie? Tu wypadałoby wejść. Zobaczyć, co się dzieje. No właśnie, kurde. To jakaś minigierka jest. Tu na pewno jakieś klejnoty będą, na bank. Jakieś te. Jakie, nawet nie tyle co klejnoty, co może jakaś ważka będzie. A może nawet dwie.